Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie na panelu o kobietach prowadzonym przez dwie kobiety. I tak stwierdziłyśmy, że razem z Ewą porozmawiamy o kobiecym bieganiu z dwóch perspektyw. Ja jestem wicedyrektorką Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, czyli instytucji, która organizuje właśnie Królewską Triadę Biegową i obserwuję frekwencję kobiet w naszych biegach i bardzo ubolewam nad tym, że na tych dużych dystansach jest nas po prostu za mało w porównaniu z innymi maratonami za granicą. Natomiast Ewa, moja koleżanka, powiedzmy po fachu, ale przede wszystkim dziennikarka magazynu Bieganie, influencerka, podcasterka, mama trójki dzieci, ale słuchajcie, przede wszystkim promotorka zdrowego trybu życia i kobiecego biegania. Ewa, witaj w Krakowie. Dziękujemy, że znalazłaś czas i przyjechałaś do nas. Oj, z przyjemnością. Ja mam słabość do Krakowa i mówię to nie z kurtuazji, broń Boże. Mówię to z ogromną przyjemnością. Widzisz ten uśmiech na twarzy. Mam nadzieję, że Państwo również, bo ja to się śmieję, że ja jestem... I tutaj to jest cytat, proszę Państwa, świętokrzyska Dziołcha na wygnaniu w Mazowieckim. Więc tak, moje ścieżki teraz wylądowały już od dłuższego czasu w Warszawie i pod Warszawą mieszkam. Natomiast tak, do Krakowa mam słabość i tutaj też jeszcze jeden taki miłe wspomnienie z wcale nie takiej dawnej przeszłości. Przez półtora roku? Chyba tak. Przyjeżdżałam, żeby się tutaj doskonalić jeszcze, jak to się śmieje, w moim poprzednim życiu zawodowym, którym była kultura, czyli właśnie przyjeżdżałam na zajęcia do krakowskiej szkoły scenariuszowej. Także jak widać, różne drogi zawodowe też się mogą zmieniać, przenikać, grunt, żeby robić to, co sprawia frajdę. Dokładnie tak. Dzisiaj zobaczymy Cię w biegu nocnym na 10 kilometrów, choć ja ciągle wierzyłam, że jednak będę Ci przybijała piątkę na mecie maratonu jutrzejszego, ale wiem, że przyjedziesz do nas na półmaraton w październiku, 20 października, także zapraszamy serdecznie już z góry, a moim marzeniem jest, żebyś zrobiła w przyszłym roku Królewską Triadę Biegową, czyli Krakowie Maraton Bieg Trzech Kopców i Półmaraton Królewski. Natomiast powiedz mi, jak to jest z Twojej perspektywy, kobiety biegaczki, dlaczego kobiety tak mało, tak rzadko biegają w polskich maratonach? Wiemy, że w Nowym Jorku biega nas 45%, w Berlinie 35%, w Barcelonie był w tym roku rekord frekwencji, ponad 20% kobiet, co w tej powiedzmy Europie Południowej, takiej trochę szowinistycznej, to też jest rekord. A u nas 18% i my robimy treningi tylko dla kobiet, robimy biegi tylko dla kobiet i mamy nadzieję, że zachęcimy kobiety do tego, że poprzez krótkie dystanse i poprzez treningi one faktycznie będą chciały startować na tych dłuższych dystansach, ale szału nie ma. Jak to jest z Twojej perspektywy? Z tych moich 10 lat doświadczenia, to też mogę powiedzieć doświadczenie jako biegaczki, ale też dodatkowo właśnie, tak jak powiedziałaś wcześniej, współpracy dziennikarskiej i prowadzenia tych działań chociażby w socialach, to co zauważyłam, to wciąż niestety potrzebujemy jeszcze tej zmiany mentalnej. Czyli to jest kwestia przede wszystkim takiego przestawienia sobie tego przycisku w głowie, że ja też po pierwsze dam radę, po drugie chcę, po trzecie, tutaj tak powiem trochę tak na poły, może niekoniecznie feministycznie, ale bardziej aktywizująco, to mi się po prostu należy. Czyli właśnie w takim kontekście, żeby kobiety jeszcze bardziej w siebie wierzyły. Dlatego, że owszem, to, że przygotowanie do długich dystansów, czy półmaraton, czy właśnie maraton jest żmudne, jest dosyć czasochłonne, ale tutaj właśnie z Agnieszką rozmawiałyśmy, ale to nie jest blokada na zasadzie takiej, że się nie da. Oczywiście, że się da, dlatego że czy z mądrym planem treningowym, czy właśnie z bieganiem w grupach, z rozsądnym rozłożeniem sobie tego takiego planu właśnie w tygodniu, bo oczywiście, że jakąś jednostkę czasu trzeba przejąć, to można spokojnie się przygotować do maratonu i go przebiec w zdrowiu, bo to co ja podkreślam, szacunek do maratonu musi być. I dobrze o tym wiemy. I ja akurat jestem też, ja z przyjemnością podejmę to wyzwanie a propos Królewskiej Triady Biegowej w przyszłym roku. Zwłaszcza, że jak wiesz, ja biegam i na asfalcie, i w górach, i trail, więc ten oczywiście bieg Trzech Kopców jako bieg górski właśnie, a w mieście bardzo mnie kusi. No właśnie, półmaraton październikowy już znam. Natomiast rzeczywiście wracając do tego,
Szacunek do maratonu jest konieczny i ja jestem zwolenniczką tego, żeby tych maratonów nie biegać za dużo, po prostu. Dlatego kiedyś spotkałam się z takim określeniem, żaden lekarz mi tego nie odwołał, ale też nie zweryfikował, że dla kobiety przebiegnięcie maratonu to jest jak kolejna ciąża i poród. Więc to jest ogromny kipisz dla ludzkiego ciała, dla kobiecego właśnie ciała, dla organizmu. I to są ogromne zniszczenia na każdym poziomie, ale no każdy, kto biega, się z tym liczy, to po pierwsze. Po drugie, mamy też już teraz tak poznaną też fizjologię wysiłku kobiety, mężczyzny, że można jak najbardziej na tych parametrach zdrowotnych operować na tyle, żeby naprawdę z tego ruchu czerpać jak najwięcej korzyści. I to, co Kasiu też rozmawiałyśmy właśnie krótko przed podejściem tutaj, naprawdę dobre przygotowanie nie oznacza absolutnie tylko nie wiadomo jak dużego kilometrażu tygodniowego, tylko znowu mądre jednostki, które wykonujemy pod kierunkiem na przykład. Nie musi to być tylko trener personalny, bo każdy musi mieć, bo są naprawdę bardzo dobre plany treningowe, chociażby u nas na magazynbiegania.pl i ja wiem, bo mam zwrotkę właśnie od biegaczy płci obojga, którzy korzystają z tych planów i z nich się przygotowują na naprawdę całkiem dobre czasy. To po pierwsze. Po drugie jest mnóstwo wiedzy w internecie. Znowu wspomnę nie tylko nasz magazyn, ale ogólnie po prostu są porady treningowe. Można śledzić też zawodników, zawodniczki właśnie w socialach, można na Strawie i tak dalej, więc nawet się gdzieś tam pod tym kątem trochę posiłkować tą wiedzą, po czym ją dostosowywać do naszych możliwości po prostu. I teraz znowu takie jest moje, taka złożona odpowiedź na twoje pytanie, ale tutaj tak jakby chcę obalić tą pierwszą blokadę, że jak to kobieta nie da rady? Oczywiście, że kobieta da radę, dlatego że no nie od parady się też mówi, że siła jest kobietą i to pod wieloma względami. I dlaczego akurat maraton może być blokadą w głowie, tak jak właśnie wspomniałam, z racji na ten czas, który jest potrzebny do przygotowania, bo sam ten dzień maratonu, ten dzień startu, to już jest to jest wisienka na torcie. To już jest właśnie to creme de la creme, po który rzeczywiście idziemy przez te powiedzmy 4, 5, 6 miesięcy, bo tak rzeczywiście sobie warto te przygotowania rozłożyć. Dlaczego z kolei powiedziałam, że to musi być zmiana mentalna i to jest dla mnie naprawdę cały czas misja. O, właśnie widzę Patty, bo właśnie do tego chciałam nawiązać, że będzie przecież gościem też Patty Bereznowska, czyli nasza mistrzyni ultra. Fizjologia kobiety, jeśli chodzi o sporty wytrzymałościowe, działa na naszą korzyść również, jeśli chodzi o dłuższy dystans. Tylko znowu jest kwestia dobrego przygotowania. Natomiast jeśli chodzi właśnie o sam fakt, że podejmujemy próbę tego przygotowania, niestety albo stety, bo są też przykłady z innych krajów europejskich i nie tylko europejskich i to było świetnie w tym raporcie ASICS-a opisane właśnie a propos tych luk właśnie w uprawianiu sportu, tego sportu codziennego, a nie tylko startowania, że mężczyźni myślą, że my nie uprawiamy sportu na przykład dlatego, że się wstydzimy swojego ciała w koszulkach sportowych albo, nie wiem, leginsach obcisłych. No błagam, żadnej kobiecie to nie przyjdzie do głowy. Raczej kobieta będzie sobie myślała właśnie, czy ja na pewno znajdę czas, bo przecież pracuję zawodowo, bo przecież wychowuję dzieci, mam obowiązki domowe. Stąd to, co właśnie powiedziałam na samym początku. My musimy sobie dać szansę odważyć i ten trzeci punkt, który powiedziałam, czyli powiedzieć, ale mnie się to należy, to jest moja przyjemność, którą sobie sama wybiegam. I już tak konkludując, jeśli chodzi o samo uczestnictwo, jeśli będziemy w siebie wierzyć, jeśli będziemy wiedziały, że mamy wsparcie w codzienności od naszych partnerów, od naszego otoczenia i to wsparcie różnie rozumiane, ale przede wszystkim jest to głównie po prostu podział w obowiązkach domowych, dlatego że zazwyczaj jest tak, że mężczyzna pracuje zawodowo, kobieta pracuje zawodowo, ale obowiązkami niestety nie dzielą się porówno. Ja tutaj nie wchodzę absolutnie, nie zaglądam za jakieś tam kulisy spraw związkowych, ale no niestety tak też są, takie są statystyki. I w tym momencie, jeśli kobieta będzie wiedziała, że dla niej być albo nie być, no ja wczoraj na ostatni rozruch przed pójściem spać myślałam, że nie wyjdę. Jak właśnie pisałyśmy do siebie, to ja jeszcze kończyłam pakowanie i wyszłam na te 12, ale najpierw
przygotowałam dzieciom kolację, jeszcze sprawdziłam, czy wszystko okej, bo mówię wyjazdowy weekend, jeszcze sprawdziłam, czy zawodowo jestem też przygotowana, że jest wszystko okej. A gdzie w tym ja? Ja te 12 kilometrów noga za nogą zrobiłam z taką przyjemnością właśnie na koniec dnia, bo ja tego potrzebowałam. I drogie panie, bo tutaj są na szczęście właśnie i panie, i, ale to, że są panowie, to bardzo mnie cieszy. To drodzy panowie, jeśli będziecie mieli w domu szczęśliwą, wybieganą kobietę, to uwierzcie mi, że dla wszystkich się to dobrze skończy. Tak, panowie, tutaj zachęcamy. A cieszę się bardzo, cieszę się, gdzie działamy. Miło, że to panowie biją, brawo. Ale też mi się wydaje, że faktycznie no, my pracujemy cały czas zawodowo, rodzimy dzieci i jednak z tymi dziećmi jesteśmy bardziej związane, musimy im poświęcić więcej czasu. I przynajmniej jak widzę w ankietach, jak rozmawiamy z naszymi zawodniczkami, że one no, chcą trenować, tylko z tym czasem nawet znajdują czas, tak? Tylko to jest godzina 22. I wydaje mi się, że to też jest taka kwestia bezpieczeństwa. Tak, no mężczyzna przebierze się w dres, pójdzie do parku, do lasku i sobie pobiega. Kobieta o 22, 21, czy jakieś ciemno, net wcześniej, to nie do końca. Ale to jest jedna rzecz. A druga, dosłownie na Dzień Kobiet, czyli 8 marca robiliśmy taki bieg kobiet właśnie z okazji Dnia Kobiet i gościła u nas Małgorzata Sobańska, olimpijka, mistrzyni Polski w maratonach, zresztą rekordzistka wieloletnia w maratonie. I ona mi powiedziała, że 20 kilka lat temu, jak była w Nowym Jorku właśnie na maratonie, to poszła na rozruch do Central Parku i tam 16 tysięcy kobiet brało udział w biegu kobiet na 10 kilometrów. I wydaje mi się, że my w Polsce mamy do nadrobienia właśnie te 20 lat, jeśli chodzi o taką świadomość też kobiet, że tak, że one się nie różnią niczym, że też mogą biegać. A poza tym też pamiętajmy, że do lat 70., bo to w 70. latach kobiety zaczęły startować w maratonach dopiero, tak naprawdę pokutowała teza, że my nie możemy biegać, bo się anatomicznie do tego nie nadajemy, to wypadnie nam macica, to w ogóle umrzemy na trasie. Więc wydaje mi się, że bojkot tych herezji teraz przez ostatnie 30 lat no, jest takim procesem, tak, gdzie my same musimy się przekonać, że tak, my jesteśmy silne i damy radę, nie? Tak, i tutaj akurat w tym kontekście to właśnie mówiłam właśnie, że w pociągu przeczytałam ciekawą opowieść i zacytuję jej clue. Chodziło o człowieka, który w świecie nauki i konkretnie z tego, co kojarzę, to między innymi chyba właśnie nauk ścisłych miał osiągnięcia. Nie przywołam teraz niestety nazwiska, ale jak się okazało, człowiek, który był odznaczany na amerykańskich uniwersytetach wieloma nagrodami, to kiedy on zapytany o swoje największe osiągnięcie naukowe, wiecie państwo, co wymienił? To, że na olimpiadzie matematycznej w średniej szkole zdobył tak jakby sam z siebie taką siłę i wiarę w siebie, że on rozwiąże to konkretne zadanie, które przed nim właśnie stoi. To było tak jakby ukoronowanie tego znowu okresu nauki przygotowania i kiedy rozwiązał to zadanie i potem się okazało rzeczywiście, że tę olimpiadę wygrał i stąd się rozpoczęła jego kariera naukowa, to zobaczcie, po 20 czy tam 30 latach pracy i licznych odznaczeniach o znaczeniu międzynarodowym, to on mówi, że dla niego przepustką było właśnie to, że on wtedy zadanie w olimpiadzie rozwiązał. Dlaczego? Bo wytłumaczył to tak, bo ja w siebie uwierzyłem i to mi otworzyło wszystko. I to jest jedna historia, a druga historia, tak, właśnie o tym czytałam też, chociażby niedawno sobie przypominałam tę historię właśnie o tym, jak pierwszą kobietę praktycznie ściągano siłą z trasy i co się okazało, i to był taki dopisek redaktora, bo mężczyźni, którzy tam byli, bali się, że wszystkie inne ograniczenia, które kobietom wtedy nakładano, też zostaną roztarte w pył, bo się okaże, że jednak kobieta nie tylko może, potrafi i super pobiegnie maraton, ale jeszcze będzie mogła zrobić dużo, nie wiem, w świecie zawodowym, chociażby w karierze tak zwanej, tak, stanowiskach naukowych, czyli po prostu no trochę jednak taka emancypacja i no tego jednak się chyba troszeczkę nadal boimy. Tak, znaczy mężczyźni wydaje mi się boją się słowa emancypacja i feminizm, dlatego że te słowa są takimi wytrychami i zupełnie
niewłaściwie są często w takiej narracji czy dyskursie medialnym używane, ale ja ciągle mam nadzieję, że to właśnie tu w Krakowie narodzi się ten nowy trend kobiecego biegania. W końcu to tutaj my, krakowianki, wywalczyły dostęp do edukacji wyższej dzięki między innymi Kazimierze Przeszbój-Widowej. W końcu poszłyśmy na uniwersytety. To tutaj miałyśmy prawo do oddania głosu. I Polska tak naprawdę jako jedna z pierwszych krajów na świecie dopuściła kobiety do głosowania, więc mam nadzieję, że też krakowianki zmobilizują się, będą chciały wzorem swoich zachodnich koleżanek brać udział w maratonach. To mam nadzieję, że Agnieszka tutaj Kuś, która jest z nami obecna też, nasza, słuchajcie, jedyna maratonka wytrwała. Mamy 32 wytrwałych maratończyków, czyli osoby, które przebiegły wszystkie 20 edycji naszego maratonu i wśród nich jest właśnie kobieta Agnieszka Kuś. Cieszę się, Aga, że biegasz w naszych biegach, że jesteś tą wytrwałą i taką też ogromnym wzorem do naśladowania dla krakowianek. Także do zobaczenia na mecie jutro. Będę ściskać za ciebie kciuki. Państwa też zapraszam przede wszystkim do kibicowania swoim kobietom, do zachęcania ich do w ogóle aktywności fizycznej, ale też do biegania. A panie tutaj z Krakowa, zapraszam na nasze treningi Kobiety w biegu. Raz w miesiącu, w niedzielę spotykamy się albo tutaj właśnie na Stadionie Miejskim, albo pod Tauron Areną Kraków. I pod okiem kobiet trenerek rozmawiamy sobie o kobiecym bieganiu, są porady z dietetyczkami, a potem zapraszamy kobiety właśnie na taki 1,5-godzinny trening i mam nadzieję, że za rok nie będzie nas 18%, ale 20% i tego sobie życzymy. A ja jeszcze na koniec też dodam i zapraszam, bo to co też Kasia już wie, ale w ramach magazynu Bieganie z racji na moją też przeszłość radiową prowadzę cykl podcastów o takim trochę zaczepnym tytule i teraz go wyraźnie wymówię. Mówię, chociaż jest po polsku. Czy tu się biega, więc można mnie znaleźć w platformie podcastowej, chociażby takiej jak Spotify. Dlaczego wam państwo polecam? Dlatego to nie chodzi o autoreklamę, tylko chodzi o to, że to jest właśnie znowu ta moja misja. Poruszam tam tematy związane z treningiem, z fizjologią, oddaję głos specjalistom, ale też moim gościem właśnie oprócz Patrycji byli inni utytułowani biegacze płci obojga i nie boimy się trudnych tematów i nie boimy się takich tematów, które nie są mainstreamowe, bo to co rozmawiałyśmy, to zrobiłam odcinek parę miesięcy temu o doborze stanika biegowego, bo się okazuje, że nadal połowa kobiet nie biega w staniku sportowym albo w cywilnym, albo wcale. Natomiast małe zwycięstwa mam, bo napisały do mnie dwie dziewczyny i trzecia ostatnio mnie też na jednej konferencji spotkała. Powiedziała, dzięki tobie kupiłam pierwszy porządny stanik biegowy. Więc ja mam nadzieję, Kasiu, że ta nasza misja jednak nie będzie ustawała, bo jak widać, powoli się te owoce, ale rodzą i tego sobie wszystkim życzymy. I drodzy państwo, wszystkiego biegowego i do zobaczenia na ulicach Krakowa. Do zobaczenia jutro na starcie i mecie maratonu.